Okej, okay, Maciek Makuła z tej strony, to jest jedna z najwspanialszych przygód tej generacji. Killzone Shadowfall, jedna z naprawdę ciekawszych strzelanek. Głupi ludzie nie wiedzą, czy ja mówię ironicznie, czy nie, natomiast pewnie czuć po mojej chęci. Wystarczy sobie zresztą porównać, na przykład, jakie emocje towarzyszyły takiej na przykład grze od Electronic Arts. Nie lubię gier od Electronic Arts, nawet mówię ten cały Titan Fail Sif. Tak samo było z Crysisem, prawda? Były złe emocje. To jest końcówka. Jestem czuję się tak zdrowo, tak pozytywnie, coraz ciekawiej. Na przykład ten żwirek. Wow. I teraz się cieszę, że kupiłem to Sony. Nie mogę bez niej żyć. Wow. To koniec. Nektanin, który widzi, w jakich żyjemy warunkach. Tak to wygląda, Kalan. To skutki waszych sankcji. Takich ludzi krzywdzicie. Czemu służą sankcje? Tworzeniu kolejnych ekstremistów? Okej, okay, ten żwirek jest strasznie ładny. Czy ktoś widział gdzieś ładniejszy taki ten? Aż, jak to się nazywa? To można kupić sobie do ogródka. To jest jakiś typ tego żwiru. Nie jest drogi. Są takie duże, ładne kamienie. Spójrz na paprotkę. Albo ten kamień. Wow. A ławeczka? To wszystko jest taka w ogóle wysuwana jakaś. Że jak ktoś ma krótkie nogi, to się może skrócić. To są otoczaki, mówi Akwarysta. Proszę, pomóż mi, zabij mnie. Gdzie jest ta paprotka? To się mówi o paprotce, ale nie mogę jej znaleźć. Okej, okay. Kontynuujemy ucieczkę z Helgi, Helganu, Helganowa. O! Kurde, czemu tych wąsów nie mają, to nie rozumiem. Emil wie wszystko o żwirku, bo ma koty. Właśnie, z Emilem muszę zagadać. Emil, myślałem, że taki fan Sony, a nie kupił PlayStation. Nie będę czekał na śmierć. Nie, nie może tego zrobić. Kocham cię! Słyszeliście to? Jakie ładne? Walentynki w Killzone. Dotkało? Głąby. Okej, okay, szukam dalej, tu jest wyjście. Uspokójcie się! Proszę, zatrzymaj go, zrób coś! Nie! No jak? Czemu go nie zatrzymałeś? Czemu? Nie wiem, bo gdzieś... Moment, powtórz. Mam nadzieję, że zapisałem. Znamy cię u ciebie. Poszukamy tutaj drogi. Spotkamy się po drugiej stronie. Żwirek. Którym przycisk? Czy ten kółeczko? Nektanin, który widzi, w jakich żyjemy warunkach. Tak to wygląda, nie mogę bez niej żyć. To skutki waszych sankcji. To koniec. Takich ludzi krzywdzicie. Czym służą sankcje? Tworzeniu kolejnych ekstremistów? Sam to zrobię. Nie rób tego. Kocham cię. Proszę, nie zostawiaj mnie. Dziękuję. Nie ma za co. Zawsze pomagam potrzebującym. Yeah. Taką pomoc to ja rozumiem, naprawdę. Kurde, strasznie ten. To jest taki przybyczony jakiś w ogóle. Jaką ma łapę tutaj, zwróćcie uwagę. Przedramię właściwie. Ciekawe dlaczego takie przedramię. Fajnie tutaj, też mi się tutaj podoba. Każdy człowiek jest tutaj inny. Każdy ma inne problemy. O, sobie siedzą na tym takim, na tym żwirku. Tak. O Boże, Killzone. Dobra, idziemy na górę. Łydki jakie fajne. Next genowe. Że dubbing lepszy. Nie no tak, no to jest trudne, to naprawdę jest tak wysokich lotów aktorstwa tutaj. Ktokolwiek jesteś, pomóż! Jasne. Kogo, nie wiem, ktoś pomoże, proszę! Masz. To wszystko, co mam. Dziękuję. I co? Ktoś tam powiedziałby,
Ja teraz mam ochotę zbanować, ja sobie potem sprawdzę w logach, kto powiedział, że to jest klon Call of Duty. Czy w Call of Duty można było a. uratować kochanków, b. pomóc tutaj temu, o, przytulił, zawsze chciał mieć takie opakowanie, już przyłożył sobie tutaj, tego jest szczęśliwy. Co to jest w ogóle to? Ciekawe. Ćwony hipsterski. Teraz zabij, jesteście głupi, jesteście pozbawieni emocji. Pewnie przebijacie filmiki w tym, w takich wzruszających scenach, bo tylko strzelanie chcecie. To jest właśnie to. Powiem tak, idźcie sobie do roju, takie głupie rzeczy zrobię. Ja się naprawdę wczuwam w te gry. Na przykład patrzcie, jak ma fajne buty. Ciekawe, jak są zapinane tak w sumie. Takie te sznurówki, takie nowoczesne. Okej, okay, no hop, hajdziemy. To jest pewnie taki ten helgański Remy Gallard z tym takim byciem gołębiem. O, uwielbiam to. Fajna taka torba w ogóle. O, i to odbicie. No dobrze, no dobrze. Sprawdźmy, czy to dobrze robię wszystko i idziemy. Spotkamy się na górze. Spoko, spoko. Te kontenery są niebezpieczne. Znajdź panel sterowania, zwolnij zamek magnetyczny i będziesz mógł odstrzelić całe pudło. Albo oznacz je i ja się tym zajmę. Trochę nie rozumiem, co do mnie mówiła. Bo nie słuchałem, ale myślę, że... Okay. Oznacz kontener. Mogę go zestrzelić. A. I że niby spadnie na nich. No nie, tak na oko. Że strzela do mnie, nie wiem czemu. O, zmarł, tak ładnie. Jak będą kiedyś growe Oscary, to ta gra dostanie na stówę. Za aktorstwo. No dobrze, co ja mam zrobić? Przygwoździłem tamtych. Że pośliznęła mu się ręka. Możliwe. Tutaj. Lubiłem takie zagadki tutaj w tej kształcej grze. Jak tu zejść? Jak tu zejść? No właśnie. A! Śliczne są te odbicia, zwróćcie uwagę. Po raz wtóry mówię, że to jest naprawdę Polak robił. Przecieka tutaj placha.
Czy ślad po pocisku? Zaraz, więc sobie gada, to coś się dzieje. To są te kontenery śmierci. A ja muszę dojść... tam. O, kto tam mówi? Ja mówi, że jest ładny. Uwielbiam takie głosy właśnie, które doceniają. Myślę, że jak zeskoczę, to mi się nic nie stanie. Ja bym przeżył. Ale podejrzewam, że no niestety postać się może zmęczyć. A! Super. Teraz po cichu. Tam są ci panowie. Ciekawe, że nie dzieje się. O! Przyszedł tutaj. Przysięgam, że coś tu widziałem! Nie oddalać się. Zachować ostrożność. Koleś dostanie jakąś chorobę. Także nawet Wolfgang się odbija, tak. Nie chciałem go zniszczyć z asasyna, bo on jest taki cwaniak. Coś tu jest, nie wiem co to jest. Mam też dziwne wrażenie, że się rozeszli. Byli tu, a teraz są tam. Okej, okay, czy ktoś zobaczy jak tego spadł? Patrzył się. Okej, dobra, to jest dobry moment, żeby zobaczyć jak pani snajpi. Jest oznaczony. Z tą kobietą to nie. Ona ma snajperkę z tłumikiem. Myślałem, że ona będzie głośna jak kobieta, a tutaj się okazuje, że tak spoko cicha jest. Że będzie piszczeć. Jak Szarapowa grała, to też nie krzyczała na przykład. Oznaczony. Kurde, widzę, że można to było zrobić faktycznie. Z kobietą wcale nie jest tak obciachowo. Co tam pan robi w ogóle? Tam. Oznaczony. Cel trafiony. Dzięki. Fajna laska. Naprawdę mi zaimponowała. O, tu jest zejście, o którym tyle mówiono. Widziałem, że tu jest w końcu. Gdzie ja trafiłem? Zupełnie inna droga niż ostatnio. Kurde, no i teraz mam problem. Bo jak zaskoczę tu, to mnie zobaczy. Ja już nie wyskoczę. Granat. Nie wiem, co granatami do ludzi.
Zużyję jeden pakiet adrenaliny. O. Fajnie, nie? Moim zdaniem fajnie. Wiem, że wy będziecie hejtować, ale ja jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. No i uciekam, tam jest... Graham, zbliża się do ciebie wielki dron bojowy. Nie próbuj z nim walczyć, bo rozerwie cię na strzępy. No okej, spoko, przepraszam. Masz granaty EMP, użyj ich. Nie rozumiem. A! Jak w tym takim filmie dokumentalnym o lasce z cyckami. Ghost in the Shell. Bardzo fajne, polecam. Chińskie, bo chińskie, ale ten. Trzeba dużo biegać. Nie rozumiem, czyż mam jakieś te granaty EMP? A nie chcę rzucać. Takie adrenaliny. Zwróćcie uwagę, jak się... Jakie dziury zostają. No dobrze, co ja z tym mam zrobić teraz? Mój ty kochany. Ale nie mam granatów EMP, żeby rzucić, to jest najgorsze. Nie mam granatów... Aha, widzę coś tutaj. Skanuję. Na. Niech wejdzie pod to. Tutaj. Hej, hej, robocik. Zniszczony. Jestem strasznie zadowolony z siebie. O! Tu są granaty MP, można go było... No nieważne. No. Okej, okay, no tymczasem szczęśliwie tutaj, koniec. Tuż przed tobą jest Linda. Co ty mówisz? Jak w Matrixie. Patrzcie na to. Boże, jakbym nagrywał ten materiał tak jak wszyscy inni, że po przejściu grają, to bym tak wymiatał w tę grę. Patrzcie, jak się krew tutaj odbija. Właściwie w krwi się odbija człowiek. To jest taka symbolika. Prawda? W krwi się odbija człowiek. Brothers in arms i tak dalej.
to idzie. To by wyglądałby jak film, naprawdę. Tę grę chyba sobie zostawię, pokazywał rodzicom, jak przyjadą kiedyś. Co teraz się dzieje? Że to już nie jest ten Rubin i Pegasus, tylko to tak, jakbyś oglądał fajny film. Naprawdę. To nie on się odbija, ale jego dusza. Jak to było? 28 gramów? 28 gramów tej krwi się wylało. Czy 22 gramy? Bo tak. 48 FPS-ów, 24 FPS-y i 21 gramów. Zagadka. Jak i którędy? Przekonasz swoją stronę, żeby odstąpiła, czy nie? Spójrz na drugą stronę muru. Nasze miasto wciąż płonie. Mówiłam ci. Obwiniaj czarną dłoń, ile chcesz. Bekta nie chce prawdy. Chce sprawiedliwości. Za jaką cenę? Nigdy nie spotkała was zagłada. Nas tak. Zaufaj mi, nie warto. Ale to nie my podejmujemy decyzję. Dlaczego? Dlaczego pozwalamy na to innym? Żeby nas wykorzystywali? Nasze życie dla nich nic nie znaczy. Czy to nie jest piękne? Miasto płonie, łuna, deszcz, Neron... Czy była muzyka jeszcze ładna? Czarna dłoń. Ja chcę iść tędy, ale gra wie lepiej. O! Mój przyjaciel robot. Czy ktoś teraz może z ręką na sercu powiedzieć, że to jest brzydka gra? Że tutaj ktoś nie zadumał się, że tego nie zrobił jakiś poeta? Znaczy, ja po prostu sobie zapiszę ksywki i zbanuję, jak ktoś tak może. To nie toleruję ludzi, którzy są zakłamani i nie potrafią, nie mają w sobie piękna i jakiejś takiej nutki. No zabrakło mi aż słów, prawda? Dech mi zaparło. Tam nutki. Będę musiała dostać się do pokoju sterowania bez niego. Spotkajmy się w magazynie. I nie strzelaj do nieoznaczonych celów. Pościągniesz wszystkich żołnierzy. Czekaj, ktoś tam gadała, w ogóle nie słuchałem jej. Żebym co nie strzelał, nie tego, nie pił. Dościągnę wszystkich. Okej, nie mogę się ruszać. Nie mogę strzelać. Zabroniła mi kobieta. No dobra. A, i jeszcze jest coś ważnego, a propos 14 lutego, najpiękniejszego święta wszystkich ludzi. Że jest tak jak w takim tym, w takiej starej sztuce, Romeo i Julia. Że ona jest od tych diabłów, a tu ona tu jest, miałem zabić ją. O. Dobra, wezmę z tej strony. No ładnie, widać jakieś serduszko od tyłu nawet świeci, pewnie jest serce, ciepło. Zamykają cały teren. Nie dotrzemy na piechotę. Spróbuję dostać się do sterowni transportu. Osłaniaj, ja wyznaczę cele. Bartoli, zerknij na tamtą platformę. Gówno widzę, dajcie światło. Jakieś wieści o Bertaninie? Zabił sporo osób. Otrzymał pomoc od kogoś z wewnątrz. To co, to? Rozważ ten reflektor. Jak misja w... Trzymaj ogień. Żołnierze nadchodzą. Eskortuj ich do
jak ta misja w Czarnobylu, w tym, w tej Call of Duty. Call of Duty. Jedynym sposobem jest przejażdżka na kontenerze. Wow. O! Strzelaj! Ale co? Co, co? Najpierw kamera. Dobry strzał. Muszę dostać się do tego panelu. Gdzie ten lachonek chodzi? Jest strasznie maskuje, jest taki realistyczny. Widziałam strażnika na wieży. Załatw go, zanim mnie zauważy. Ja powinienem, ona powinna potwierdzić, a ja powinienem powiedzieć. A, to nie jeszcze z tym. Fajny magazynek. Kulaty. Te tacikomy z tych... Jestem przy panelu sterowania. Wyślę do ciebie kontener. Wow. Jeden bezpiecznik wariuje. Chyba wpadł w świat. Niech go spojrzy. Tam to ciekawe powiem dostanę, to ciekawe było genialne. Ale emocje. Wow. Myślałem, że miałem tak właśnie udawać, że nie żyję. Ciekawe. Wow.
bezdomny strajk. Trzymaj się i szukaj snajperów. To kłamstwa, Kelan. Wektan łatwo zaślepić. My cierpimy z innych powodów. Żyjemy w nędzy. Otoczeni chaosem i przemocą. Nie jesteśmy ślepi. Wiemy o tym. Znamy prawdę. Powiedz, kto z nas ma większą wolność? Czy nie jesteśmy niewolnikami obydwoje? Spróbuję ich przekonać, żeby odpuścili. Tylko o to proszę. Jak to się ładnie odbija w tym wszystkim. Jak to pięknie. Chwilę trwaj. Ale potrzebny mi karabin. Nie rób głupot. Siedzimy w tym razem. Najfajniejsza broń. Nie chcesz się zamienić na jej pistolet. Nie chcę. Dobra. Dzięki. Wspomniałaś o zabiciu Masar. Mówiłaś poważnie? Inaczej nie mogłabym z tym żyć. Gdybyś był szczery, też byś nie mógł. Chodźmy. Już niedaleko. Wow. Zniknęła. Muszę dostać się do tej wieży kontrolnej. Spróbuj wyłączyć system zabezpieczeń. Może gdzieś znajdziesz pajęczą minę. Czekaj, dopóki tam nie dojdę. Okej, szybkie cięcie tubowe.